Spore zmiany w Tywałpę. Zaskakujące wieści o Choleckiej, Danuta Cholecka w końcu się doczekała. Zaskakujące wieści płyną z Tywałpę. Danuta Cholecka ma kolejne powody do zadowolenia. Okazuje się, że prowadząca, wiadomości, ma coraz mocniejszą pozycję w stacji, a jej kariera zawodowa nabiera jeszcze większego rozpędu. Do mediów trafiła właśnie informacja, że dziennikarka otrzymała propozycję poprowadzenia aż dwóch nowych programów i to o zaskakującej tematyce. Danuta Cholecka to jedna z czołowych dziennikarek na Wronicza, choć nie zawsze tak było. Przypomnijmy, że swoją przygodę z telewizją polską rozpoczęła w 1993 roku. Od tamtej pory konsekwentnie dążyła do celu, marząc o tym, by pojawić się w roli prezenterki w serwisie informacyjnym wiadomości. Z biegiem lat jej marzenia się spełniły. Dziś jest szefową wydania serwisu informacyjnego w Tewałpę i ulubienicą Jacka Kurskiego. Jednak jakiś czas temu głośno było o jej nagłym zniknięciu z wizji, które trwało ponad miesiąc. Plotkowano nawet, że może to być początek końca jej pracy w stacji, bo długo nie chciano podać powodów, dlaczego przestała pojawiać się na wizji. Dział prasowy stacji w końcu zabrał głos, tłumacząc, że cholicka jest po prostu na urlopie, jednak, jak udało nam się wówczas ustalić, prezenterka miała złamaną nogę, dlatego wymagała dłuższej rehabilitacji. Pod koniec czerwca znów pojawiła się w studiu wiadomości, ale to nie koniec zaskakujących wieści z życia zawodowego Choleckiej. Danuta Cholecka poprowadzi program o tematyce zdrowotnej. Okazuje się, że Danuta nie może narzekać na brak zajęć na Weronicza. Jak donosi portal wirtualnymedia.pl, dziennikarka otrzymała propozycję prowadzenia aż dwóch nowych programów. Tematyka jednego z nich jest sporym zaskoczeniem. Szefowa, wiadomości, została właśnie gospodynią programu, na zdrowie. Poradnik medyczny TVP3. Czyżby niedawne problemy sprawiły, że taka tematyka stała się jej bliższa? Jak anonsuje nadawca, każdy odcinek ma być pojedynkiem pomiędzy dietetyczką Anna Jelonek, a kucharzem Dawid Budzich, o ciało i duszę, gościa programu, a więc i o sympatię widza. Program będzie trwał 7 minut. Czytamy. Z informacji serwisu wynika także, że Cholecka została również współprowadzącą programu publicystycznego Echa Dnia, który nadawany jest od poniedziałku do piątku o godzina 22.20. Gospodarze formatu razem z zaproszonymi do studia gośćmi omawiają bieżące wydarzenia polityczne i społeczne z mijającego dnia. Ponoć szefostwo TVP3 nie ma żadnych wątpliwości, że Danuta świetnie sprawdzi się w tej roli. Zmiany w ramówce TwP3 wchodzą w życie 4 października. Mają na celu dość szybko w perspektywie trzech lat poprawę pozycji tej anteny i wywindowanie jej na trzecie miejsce pod względem oglądalności w grupie TwP donosi portal.